zarządzie. Ja w sprawie właśnie tej uchwały, bo owszem, zmiana uchwały, ale ulica właśnie ta pierwszej Armii Wojska Polskiego i utworzenie tam zespołu szkół, znaczy zespołu szkolno-rewalidacyjnego, będzie się wiązało także z zwiększoną ilością samochodów, które tam będą stały. Ja kiedyś już poruszałam, to nie jest ulica prawdopodobnie należąca do powiatu, ale jest tam plac przy Urzędzie Powiatowym naprzeciwko no, tego miejsca. Pas zieleni, można byłoby to tak nazwać, który wydaje się być bardzo odpowiednim miejscem na stworzenie parkingu. I tutaj może to nie dotyczy bezpośrednio samej uchwały i treści uchwały, ale miałabym taki wniosek, żeby przemyśleć jednak, czy tam nie można byłoby stworzyć parkingu dla samochodów. To jest także przy Urzędzie Powiatowym. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Przyjmujemy ten wniosek, to wydaje mi się, że będzie jakaś odpowiedź ewentualnie w przyszłości. Czy pan starosta? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja wszyscy chyba tutaj, jak jesteśmy na tej sali, wiemy, jak wygląda wjazd do zespołu szkół medycznych, obecnie do medycznego studium zawodowego. Tam jest możliwość wjazdu po prostu na posesję i nie wiem, czy dobrym rozwiązaniem jest budowanie tam dodatkowego jakiegoś parkingu, czy nie. No, w tej chwili trudno się odnieść, ale na pewno bezpieczeństwo będzie zachowane poprzez dowożenie tych dzieci i wsiadanie, wysiadanie już na placu szkolnym.